Siema. Już wszystko prawie gotowe. A, siema Serpent, siema Marsku. Tak, XCOM i mam nadzieję... nie pamiętam. Wczoraj miałem taki dzień, że mi wykasowało zawartość mojego mózgu, więc nie pamiętam co tam ostatnio... O! Już wszystko prawie. Więc nie pamiętam tak dokładnie na czym ostatnio skończyliśmy. Teraz gdzie tu ja mam jakąś szmatę do okularów, bo nic nie widzę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie atak... nie wiem, doszedłem do wniosku, że to jest niezły deal, tak nagrywać rano. Z jakiegoś powodu wtedy jest u mnie więcej ludzi. Chociaż teraz jest niedziela. Ostatnio tak próbowałem tylko w święto, w środku tygodnia albo w dni robocze. Teraz jest niedziela, to pewnie wszyscy odsypiają wczorajszą sobotę. Jakieś tam imprezy, alkoholizowanie się i tak dalej. Gadam sam ze sobą, tylko gadam z wami, w sensie do was. Tak jak speaker w radiu, on też nie gada sam ze sobą. Nefek zaraz przyjdzie, no to fajnie. Na czym ja skończyłem? Aha! Tak, dobra, przełączmy to na grę. Okej. Okay. Sobie jakieś audio. Na web. No właśnie. I odniosłem wrażenie, że teraz powinniśmy zaatakować bazę adwentów, w której robią tego awatara całego, awatara dwójkę. Tak. Jesteśmy teoretycznie gotowi do ataku. Szturm na placówkę. Operacja pozłacany hymn. Do kolekcji. Ha, włączę Steama, bo zaś się jaja będę robić. Gdzie to tu jest? Offline, dobra. No i nie wiem, czy jeszcze jest jakaś biurokracja do załatwienia? Ciasteczko sobie spróbuję. Ciekawe to ciasteczko. Mama zrobiła ciasto, jakieś takie eksperymentalne, nowe. I mam tu kawałek. Są w nim jakieś rzeczy, których nie potrafię zidentyfikować. Jest kruche ciasto. Jedno to jest chyba żurawina. Jeszcze jakieś zielone. Nie, czy to jest rabarbar, czy cholera, wie co? I dobre nawet. Nie, uważ, to jest tak gorąco dzisiaj? Nefek reaktywuje moda, będzie skirmisze robić, tak? A ja słyszałem, że kampania arabską będzie dokończał. Jak kwaśne to rabarbar. Trochę kwaśne. Muszę się zastanowić nad tym jeszcze. Ale nie rób za długo, bo na 12 do kościoła. Nie, spokojnie, a ja znowu jadę babcię odwiedzić. Także nie, na pewno to długo nie będzie trwało. Tak, godzinkę plus minus. Mam nadzieję, że się wyrobimy z tą misją. No chyba nie ma coś sam bajerować w tej całej biurokracji. Tylko ruszamy do ataku. Tylko kto rusza? Właśnie. Aha. Aha. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja zrobiłem ten drugi kombinezon cienia? Ze strefy mroku. Nie. Bo chciałem wrócić do starego systemu. Jak mieliśmy panią Blue Screen w tym kombinezonie ze skrzydełkami. A Ulter by miał ten sam kombinezon, co ma Wiedźmin. Ale czyżby Wiedźmina nie było? Czyżby był w sanatorium? Może go tu nie wrzuciło? Udostępni broń w ogóle. Ciekawe. Jakiś update chyba był, że jest udostępni broń. Tego nie było wcześniej. Nie, wszyscy są do dyspozycji. To możemy zrobić standardowy team. Czyli dwóch Wiedźminów. Lambert i Ulter. Okej. Okay. Dwóch techników i sanitariusz. Formuj grupy.
Weźmiemy Siemiona z rakietą. Weźmiemy panią Epsilon, naszą sanitariuszkę. I dwóch grenadierów. Weźmiemy Diesela, niech sobie podekspi. Do końca już. I inżyniera może. Jeffa Browna. Okej. Za wszystko okej. No, idziemy. Siema Katsusek. Co tam? Mi dziś piotę zezłomowali, zapomniałem FSA wysłać. No, ja mam plusy nieposiadania floty, nie muszę nic na FSA wysłać. Chociaż muszę sobie zrobić jakąś flotę, mam tyle hajsu. Tak sobie rozbudowałem ekonomię, tyle hajsu mi się produkuje, muszę jakieś statki kombinować. Rozpoczynamy misję. Co to za sojusz, trzy osoby grają? Nudy Ogame. No? Ogame trochę nudy po tym się robią. Znaczy, ja dlatego nigdy nie doszłem do niczego na Ogame, zawsze mi się nudziło. W końcu i się włączałem. Ale teraz jestem zdeterminowany. Chyba, że mnie hakują w końcu. Pousuwają mi kolonię i tak to się skończy. Siema Ulter, jesteś na misji, jak coś. Gdzie tu jesteś? Tutaj. Zmień tytuł. A faktycznie, bo dalej jest misja Bolec. Ja to nie wiem, jak to nazwać. Teraz. Nie mam pomysłu. A, buguje mi się zaś laptop. Pierdziele, kupię sobie Windowsa za hajsy z YouTube'a. Bo w ogóle trzeba atakować. No, doszłem do tego samego wniosku. Zrobię sobie statki, zbuduję sobie taką przyjazną przystań dla nich. Taką fortecę, Festung Europa. Z milionem dział plazmowych, żeby nikt tam, żebym nie musiał FS-ów robić. To takie coś kiedyś robiliśmy już. Podkładanie ładunków. Teraz by się przydał snajper. No jak doszedłem do wniosku, że snajper to nie jest zła rzecz. Ale teraz już za późno. Chyba, że w sumie... Bo teraz się w sumie zaczęła taka zmuła trochę tutaj w XCOMie. Takie jakieś standardowe misje mamy. Te Gwiezdne Wrota trzeba uruchomić. A tymczasem mógłbym na przykład, nie wiem, zebrać trochę hajsu i zbudować sobie te zaawansowane snajperki. Można by nawet przywrócić do czynnej służby panią naszą... Jak jej tam było? Jaworską. Zrobimy tak. Przyhakujemy tutaj hakiem. Nie, to ja myślę, że to będzie jakaś taka mega misja straszliwa. Jak tutaj atakujemy placówkę, w której produkują ten projekt Advent. Bo chciałbym się coś dowiedzieć w końcu. Są tu jakieś śmieszne urządzenia. Co oni tu robią? Jakiś stół operacyjny, coś tam człowieka rozkładają chyba na czynniki pierwsze. Chciałbym się dowiedzieć w końcu, co oni robią w tym adwencie. Tylko tak bez spoilerów, chciałbym się w grze dowiedzieć. Zastanawiam się, czy opłaca się go dać tutaj, czy tutaj, żeby zobaczył, co jest w tym budynku. Myślę, że dam go tutaj. Żeby tak boczkiem iść, boczkiem z boczkiem. Dam go tutaj, to zobaczy, co jest tu w środku. Okej, nic nie ma. To zobacz jeszcze, co jest tutaj. A nic nie ma, co ciekawe. W ogóle Diesel ma chyba takie cheaty. Tak, że on zostaje w ukryciu, nawet jeżeli drużyna zostanie wykryta. Co oznacza, że on nie wystrzeli w trybie warty, jeżeli wyjdę z ukrycia. Więc chyba będzie trzeba nim rozpoczynać atak. Czy to w sumie będzie łatwa misja? Bo Komora nie wykryła żadnych kuleczek, żadnych kodeksów. Co tu może się pojawić? Andromedonów chyba też nie wykryła. Teraz w sumie nie pamiętam już, ale Andromedonów chyba też nie było. Ciekawe, czy ta stacja paliw też by eksplodowała, jak ona w sumie tak wygląda na nieużywaną.
Zbuduj wagę 7K elemów, to próbę monologiczny robię. A 7K trzeba? Niestety, albo 1,5K krążowników. To ja wolę nie mieć 1000, nie mieć księżyca. Wiecie, a w sumie nie wiem po co komu ten księżyc. Wiecie, w czym tkwi problem? Jeśli w jednej grze, gdy streamuję, ekran klatkuje, pikselizuje i laguje jednocześnie. Jak jest pikseloza, znaczy, że jest za mały bitrate. Jak klatkuje, to może za duży bitrate w stosunku do... Znaczy, jak lagi są, to za duży bitrate w stosunku do neta. Na przykład wyższy bitrate niż net, jaki masz upload. Przeciężenie procka albo karty. A to też jest możliwe. Kombo, że nie wytrzymywać takich wyczynów jak streamowanie. Czemu nic nie widzimy? Gdzieś się świniaki ukrywają. Hej! O! Czy mi chyba ta zrobiła w bambuku ta komora cienia? Albo ona, albo po prostu nie zauważyłem. Bo wydaje mi się, że tu AT-AT gdzieś łazi. Czy tam AT-ST w sumie. Bo AT-AT to były te czteronożne, a tutaj są dwunożne. AT-AT. Gdzieś to jest AT-AT, tylko teraz... W ogóle ta mapa mi przypomina trochę tą mapę z Original War. Gdzie byliśmy też nad brzegiem rzeki. W sumie ładna woda tu jest. W tej grze. Gdzie byliśmy nad brzegiem rzeki i zbieraliśmy te skrzynie u Amerykanów. Dostawaliśmy specjalne info o zrzutach skrzyń. Nie wiem, czy cię Wiedźmin stąd wyciągnąć. Ty nie jesteś snajperem, to po co ty tam masz siedzieć? Ale czemu ty tu zostaniesz zauważony? Co za bullshit. No dobra. Wróbel, sprawdź co tam się dzieje. I gdzie są ci wrogowie? Jakby tu teraz ktoś był, no to pozdro. Ale nie, ale nie. W ogóle ta baza jest gdzieś tam. Ta baza jest w sumie niedaleko. To AT-AT jest... Chciałem powiedzieć, że na bank jest... Ale w ogóle tu są jakieś zabudowania. Lol, ale po co one tam są? Skoro cel misji jest tam, nawet nie muszę przez nie przechodzić. Tam na bank to AT-AT chodzi. My sobie je po prostu ominiemy. No co się będziemy? Pytanie, czy na przykład AT-AT może przejść po wodzie? Pewnie tak. Z obca technologia. Jak ty tu co? Jakoś tak może. Robocraft raczej nie bardziej wymagający od LoL'a czy Battlefielda 4. Robocraft wymaga więcej procka od LoL'a, ale na pewno nie od Battlefielda 4. Więc musisz kombinować z rozdzielczością i bitrate. A w Robocrafcie w ogóle były jakieś super update'y. Muszę kiedyś wrócić do Robocrafta. Ale to jak będzie jakaś zmuła. W jakiś dzień roboczy taki poranny można by zagrać w Robocrafta. W ogóle skrzynki się pojawiły w Robocrafcie. Myślę, żeby nie zrobić jakiegoś filmu pod tytułem otwieranie skrzynek już chyba wyszło z mody, nie? Nie będzie hajsu za takie filmy. Ulter. Ulter tu. Chociaż Ulter powinieneś iść na szpicy, bo jesteś Wiedźminem. Jak ci świeci ten miecz. Coś teraz. O, teraz. Flary. Ten silnik graficzny jest niezły. Kurczę. Bo w ogóle X-Koma tego chyba robi ta sama firma. Oj. Ta sama firma co Civilizations. Chyba, że się mylę. I kurde, całkiem niezły ten silnik jest moim zdaniem. Skromnym. Lambert. Lambert tu. Mam nadzieję, że nic nie aktywujesz, co?
Bo tu miałeś jakiś dramat śmieszny. Okej, okay, jest AT-AT. AT-AT jeszcze chyba na moim streamie się nie pojawił. A ja osobiście... A! Fail! Fail. Miałem wyprodukować... Nie, ja już chyba wyprodukowałem nawet. I zapomniałem przyznać moim ludziom... miny. I chyba jeszcze coś nowego wyprodukowałem. Chyba, chyba więcej tych kamizelek. Które zapalają wroga, jeżeli nas dotknie. No fail, bo tu by się przydała ta mina właśnie. Ona by się tutaj strasznie przydała. Trochę nie wiem, czy masakrować tych gości najpierw? Czy od razu cisnąć tu? Czy nie ma trochę gdzie ukryć? Znaczy nawet nie liczę, że to się uda zhakować. Ale tu, kurczę blade. Tylko znowu jak coś siedzi na górze, to będziemy mieć problem. Ja nie lubię zostawać ludzi sobie na tyłach, ale chyba to spróbuję obejść. Jakoś wbić tędy do tej bazy, od północy. I wiedźmini mi zaraz tutaj zrobią zwiat. Tylko Katie tutaj do nas wróci. No, no spoko, Luther, na razie. X-Split nawet mi go nie wykrywa, musiałem ustawić nagrywanie pulpitu. Co to za robot? AT-ST. To jest... Znaczy, w sumie muszę sprawdzić, jak to się nazywa. Chyba sektopod. I ciekawa sprawa, bo w jedynce też były sektopody, czy coś w tym stylu. Ale to było takie malutkie. No natomiast tutaj to jest taki czołg obcych. Mało hapsa ma ten potwór, ten czołg? A w sumie dziwna sprawa, on miał dużo HP. Może się nie wyświetliło jego HP. Znaczy nie, to jest w sumie... Ha. No ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Chyba będę musiał z tym walczyć. Generalnie... pewnie to zajść od tej strony. Może nie będziemy musieli w ogóle z nim walczyć. Jestem ciekawy, co z niego widzi, jakby go tak zbadać. Rozmontować na czynniki pierwsze. Sprawdź no... Lambert, co tu ciekawego się dzieje? Przykład, czy coś tutaj widać? Dobrze, że... czemu tu nie widzisz? Dobrze, że jest takie puste pole. Nie ma żadnych takich... Nie będzie żadnych jaj. Że na przykład nagle wejdziemy w czyjeś pole widoku i nas wykryją i nas zmasakrują. Wiedźmini na szpicy. Okej. Nie walcz z nikiem, spróbuj znowu po cichu. Spróbuję zrobić to po cichu. Na wszelki wypadek jakaś warta. Przynajmniej jedna. Nie wiem, u was też jest tak gorąco dzisiaj? Straszna masakra. Nagle się tak duszno zrobiło. Po prostu człowiek się roztapia w ustach, a nie w dłoni. Ja do tej pory tylko raz walczyłem z tym robotem i udało mi się go rozwalić, zanim użył jakichś mega ataków. Mam nadzieję, że nie dojdzie do niczego złego tym razem. Przez chwilę miałem teraz takie wrażenie, jakby tu chodziły dwa te roboty. Ale to chyba jest niemożliwe. Okej. Okay. Wiesiek. Zwiat. Ten robot stąd chyba gdzieś tam poszedł. Więc co najwyżej tu się może pojawić nowy. Podbij taktycznie tu, koło kaktusa. Kuktasa.
A u ciebie zimno znowu. Aha, wieżyczka. Pro. A wieżyczka ma jakiś słaby zasięg wykrywania. He. No tylko, że tak, do tej bazy trzeba wbić, a żeby wbić do tej bazy, a tu jest dziura w ogóle, to ciekawe. W ogóle ten robot chyba wyszedł tą dziurą. Zaraz. Nie wiem, czy nie byłoby dobre, ale kurczę, bo żeby przejść przez drzwi, musimy się ujawnić, żeby przejść przez okno tak samo. Jakby była jakaś dziura w suficie, to chyba też. Zresztą tutaj, jak wejdziemy na sufit, to nas wykryje wieżyczka. Nie chcę walczyć z tą wieżyczką. Wieżyczka to jest takie... głupie urządzenie tutaj. Tak się bezsensownie z tym walczy. Chyba jednak będę musiał walczyć z tym robotem. Bo ten robot pilnuje wejścia przez tą dziurę. Kurde, ale jeżeli... Nie, ta wieżyczka chyba nie będzie mogła do mnie strzelać, jeżeli ja będę w środku. Nawet jeżeli byłaby dziura w suficie, ale chyba nie ma, bo tu widzę jakieś anteny. No nie chcę walczyć z tą wieżyczką. Takie bzdury te wieżyczki. One są bezużyteczne, jeżeli są po mojej stronie. Aha, pozdro. Gdzie ten robot? Chyba, że ten robot wszedł do środka przez tą dziurę i zrobił tą dziurę po prostu. Hmm. I tak to jest. Tędy się nie dostanę, bo trzeba by tą wieżyczkę obchodzić. A ono coś cheatuje, powiększy sobie zasięg i wykryje mnie. Jakieś takie głupoty na bank wyjdą. Myślę, że trzeba zrobić tak. Trzeba taktycznie podejść tutaj. Po prostu rozstrzelać tych wrogów, nie ma co cudować. Tu możemy się dobrze ustawić, możemy się tak rozproszyć, nie? Że nie będą nas mogli załatwić żadnym granatem. I to trzeba będzie chyba tak zorganizować właśnie. Tutaj siedzą ci. Okej. Trzeba będzie chyba walczyć z dwoma grupami naraz. I modlić się, żeby ten robot tu nie wrócił. No bo nie ma to jak zrobić inaczej. Można by jakoś tu podbić i wywalić granat w tych. Ten koleś, który pozostaje w strefie mroku. Który to był? Nie Jeff. Nie Jeff. Chyba ty. Diesel. I ty chyba będziesz zaczynać, Diesel. Jak cię uda tutaj podejść w następnej turze i wystrzelić. Tylko, że kurde, wtedy się aktywuje ten robot. Trzeba było mordować tych jednak od początku. Może nawet wbić tutaj z góry, wymordować. No i teraz to już nie ma sensu się wracać, nie? Czas to pieniądz. Ulter. Ulter. Tu. Zmieniłeś? No, zmieniłem tytuł. Serpent poszedł, bo... wolał było w... A nie, jednak jest serpent. Serpent jest ciałem, ale nie duchem. Ewentualnie duchem, a nie ciałem. Zależy jak traktować tu obecność... taką internetową, wirtualną. Jest ten dach niby, nie? Teraz pytanie, czy ta wieżyczka będzie widziała to, co się dzieje tutaj? Mam nadzieję, że nie. Teraz ciebie nie mamy gdzie dać, co? Tu. Okej, okay. Słychać robota. No jest problematycznie. Co ty masz? Aha, jeszcze mamy tu rozładowanie kondensatorów. Tego rozładowania można by użyć na robota. I chyba tak zrobię właśnie. Chociaż z drugiej strony to może na jednego strzała rozwalić tego robota tutaj. Tylko, że tamten robot jest groźniejszy, definitywnie. Jakby tak udało się zacząć mimo wszystko...
uderzeniem, tym rozładowaniem w tego robota, to można by go wyeliminować bardzo szybko, ale... Ale się gdzieś ukrył. Wydaje się, że tylko ten robot się porusza, albo i nie, albo tak. Żyje serpent. Stronę robi. Jakby był, to bym się ucieszył. No w sumie kiedyś czekałem niech na XCOM, a teraz jest prawie codziennie. Ja mam takie fazy, jak księżyc. Mam fazę na co dzień no life'ie w to, non stop. Chyba, żeby nie zaczynać granatem, tylko na przykład ty, nie granatem pocisków. Ktoś miał takiego fajnego skilla. Ostrzał strefowy. W ten sposób można ostrzelać kilka wrogich jednostek naraz. A ty coś widzisz, żeby strzelać? Widzisz. To można by zacząć taniec, nie? Można by nawet nie podchodzić bliżej. Tylko kampić sobie tutaj. Ty widzisz coś? Czemu ty nic nie widzisz? Coś z ciebie... Ultera muszę dać bliżej, bo on ma tą lancę plazmową. Jak coś, to będzie mógł wyskoczyć i uderzyć z tej lancy... I uderzyć z tej lancy w tego robota. Zrobimy to tak. Vado in posizione. Marsku, czy grałeś w AW? Nope. Dowiedziałem się o tym, jak do kwanta wbiłem. Ktoś mnie zaskoczył. A widzisz? Widzisz, Serpent, jednak mam tu jakieś zasługi w zakresie promocji Original Lore. Ja takich gier nie mam, jedynie to Stranger, sam nie wiem skąd. Stranger to chyba kiedyś sprawdzałem, to chyba właśnie ty wspominałeś. Takie coś fantazy. Chyba podobne do Polan trochę graficznie. Dobra, zaczynamy tę imprezę. A pokaż mi jeszcze ten ostrzał strefowy. -8 do 10 punktów obrażeń, a to 6 do 7. Ej, ten ostrzał strefowy jest potężniejszy niż granat plazmowy? To jaja. No dobra. No dobra, to tak. Ulter na wartę. Pani Epsilon na wartę, bo wy tu będziecie musieli walczyć z tymi wrogami stąd. Niestety. Wrubello! A może by ciebie tutaj wysłać, ale nie, bo będziesz tam pewnie oflankowany i tak dalej. Oznaczony, jakby ci piesek oznaczył. Warta stąd. Jakby tam był jakiś... Bo mamy tutaj oficera Adwentu. Ale jakby tam był na przykład jeszcze Lancier, to on tu podejdzie, wtedy wejdzie w zasięg Wróbla, Wróbel go dojedzie. Lambert Warta. Ciągle liczę, że ta wieżyczka nas nie widzi tutaj. Diesel Warta. A. Tylko ty nie wystrzelisz, nie? Ty nie wystrzelisz i tak. Kiedy drużyna zostaje wykryta, ten żołnierz pozostaje w ukryciu. Ja ciebie użyję.
do dobicia, na przykład, jeżeli ktoś będzie do dobicia, walniesz z gradu pocisków i dobijesz. Inżynier. Chociaż nie, nie wiem, czy to jest sens z gradu pocisków. Jak się wychodzi z ukrycia, on będzie wychodził z ukrycia wtedy. To i tak jest bonus do celności. Dobra, przetestujmy ten ostrzał strefowy. Czy chyba w życiu z tego nie korzystałem. Rozwalmy te osłony. Tylko, że... Ej, nie rozwal tego drzewka czasem. Bo to drzewko jest twoim przyjacielem. Kurde, hopie. Tak, rozumiesz? Nie, tak. Nie tak. Tak, nie, nie tak. Tak. Dajesz. Ej, niezłe to jest w sumie. Niezłe i w sumie Muton już do dobicia. Pięknie. Niezły ten Bayer, kurczę. Oj, proszę, jak pięknie. Dobić, a tam drśnięcie. Pięknie tutaj Lambert dobija. Jeden wrogi zespół wyeliminowany. Tak, ty się teraz... O, nie ma Lancera. Nawet miło. Okej, uwaga. Pięknie. I teraz niech ktoś dobije tylko. Proszę, jeszcze raz. To są te cheaty dotyczące trybu warty. Proszę, zabiła. To kocham, to jest... Pani z Original War, Katie Sims. Ona jest doświadczona, że nie wiem. Tylko szkoda, że Gniewko nie miał okazji. Nie miał. Czemu Gniewko nie wystrzelił teraz do robota? To jest trochę failowe. Właśnie, czemuś ty Gniewko nie wystrzelił w ogóle? Ty człowieku... Czemuś Gniewko nie wystrzelił? Teraz mam jeszcze Petera i coś muszę nim zrobić. Nie rozwalę tego robota jednym strzałem, nie? Nie ma marnować, nie ma zmarnować granatu. Przywożdżenie. Ewentualnie... A czemu ty nie widzisz tego żołnierza tu? Osiem do 10. A w sumie ta broń ma taką moc. Więc ja się dziwiłem, że ten ostrzał strefowy miał takie obrażenia. Ale... widzisz. Ty tego nie zabijesz, bo tu jest pancerz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Osiem, dziewięć... Jak walniesz za 8, to pancerz zje. Jakbyś tak zabił... Czy można by... Nie zabijesz, no kurde. Można by walnąć przygwożdżenie. No ale nie, to bez sensu totalnie. A strzelaj. Może będzie fart jakiś. Nice. Uderzył za 9. Fart. Tam mogę coś z tego nagrać. A Marsku, wczoraj streamowałeś, ja niestety cały dzień na uczelni byłem. Także lipa, nie mogłem wbić. Nawet nie wchodziłem na Ogamę. Dopiero późnym wieczorem. Ty napisałeś jakoś o 14:45. Ja właśnie wtedy zaczynałem się uczyć. Skończył mi się ten przedmiot, miałem 2 godziny do egzaminu ustnego. Wiesz, co ja zawsze proponuję? Jakbyś nie miał co nagrać, jakbyś się zastanawiał, to wiesz, Hostile Waters zawsze na propsie, jeżeli o mnie chodzi. Zawsze chętnie obejrzał kogokolwiek. Co tu, jeszcze ktoś może coś zrobić? Nie, minęła przecież tura. Nie wiem, dlaczego nie chciało mi tabem przeskoczyć. Nie wiem, dlaczego. No dobra. Tylko jak teraz podejść? Na wszelki wypadek saveik. Oczywiście tylko w przypadku bugów. Bo wiemy, że takie istnieją w tej grze. Byliśmy tego świadkami przez wczoraj. Siema Powikos ponownie. A co tam, kwantowy odpal, jakieś nawiasy. Nie można tak zostawić ludzi w połowie misji. Spadną mi morale i spanikują, że ich dowódca opuścił. No, oni się rozproszą, jak zaatakujesz. Syndrom 1 HP, no ale udało się ich dojechać.
Powikos wita wszystkich. A Powikos też znaczy ty. A kiedyś to było fajne, bo ta czcionka nie była taka szara i ona nie była kursywą. Tylko to tak wyglądało, jakby ktoś normalnie pisał. I to było fajne. Można było kiedyś tak napisać. Nie, ktoś coś napisał. Na przykład teraz. Powiedzmy, Miałbot coś pisze i można było wpisać tym cheatem i to wyglądało tak, jakby Miałbot nadal pisał. I na przykład, nie wiem, jakiś tam użytkownik to Cfel i wychodziło, że Miałbot obraża ludzi. Dobra, dobra, jak tu teraz podejść? Tam coś biega. Jakby tak Epsilon mogła podbiec. Nie może. No nie może. Muszę wiedzieć, co tam jest. I możemy na przykład wykorzystać do tego celu Ultera. Tylko Ultera też tu się nie ma. Też nie ma gdzie schować. Nie ma tak, bo potrzebuję osłony od tej strony i potrzebuję osłony od tej strony. Jak to teraz? Tu, tylko tam nie ma zasięgu, kurczę, żeby ktokolwiek tam podbiegł. Chyba, żeby się osłaniać tylko od tej strony, bo tam jest ten robot, a tu po prostu tego gościa dojedziemy, który tam sobie biega wesolutko. Tylko ty musisz przeładować. Jak tam podbiegniesz, to nic nie da. Wiesiek, ty masz dużo możliwości. Albo zrobimy tak, wstępnie. Ulter, ty tu możesz zobaczyć, co się dzieje za oknem. Nie? Ciekawe, czy... Nie, przez to okno pewnie się nie da przeskoczyć. Zobacz, co się tam dzieje w środku. A tak teraz pomyślę, że w sumie mógłbym rozwalić te drzwi. Ej, nie słychać tego robota. Gdzie ten robot wbił? Korci mi, żeby tam teraz wbić na pałę. To znaczy, że ten robot chyba biega gdzieś tutaj. Jednak. Myślę, że ten robot wszedł do środka robiąc tą dziurę, ale... Teraz by się przydał ten skill... Jest... Technicy mają taki skill, że mogą użyć tego swojego gremlina. A może by tak poczekać jeszcze chwilę? Mogą użyć tego swojego gremlina do odsłaniania mapy. Ewentualnie można załadować człowiekowi tak w formie granatu taki detektor. Kurde, balans. Ty też nic nie masz. A można by tak poczekać w sumie tutaj. W sumie komuś się śpieszy, nie? Tylko tu jest jedyny problem. Ty jesteś odsłonięty teoretycznie. Chociaż nie do końca, bo tu jest na przykład ta kolumna. A wyślę cię... Aha, bo tu... Tu nie ma wejścia. To w sumie git. Wydawało mi się, że to jest wejście. Dawaj tutaj. Ukry się tu. Okej. I chyba zrobiłem głupio, bo dałem swoich inżynierów z granatami na tryb warty. I nie będę mógł przywalić... Z granatu tego robota. I w ogóle dlaczego tam tyle żołnierzy było? I w dodatku nie wystrzelili z jakiegoś powodu do tego robota, mimo że mają tryb warty. A nie, nie mają! Ja tylko ich przeładowałem. Pro. Sami nie wiecie. Nie wiem, dlaczego nie mogę kliknąć ręcznie, panie Epsilon. I w ogóle jak ty stoisz? Ej, jak ona stoi? WTF? Że ona stoi tu, a gra pokazuje, że ona stoi tu. Dlatego ja jej nie mogę kliknąć, bo ona jest za osłoną, za tą osłoną. LOL! Zaś bugi, po prostu. Mam nadzieję, że to nie... Że wróg nie będzie mógł jej trafić z jakiegoś powodu lepiej. Ale tak. Regeneracja nie. W sumie, czemu to się jeszcze ładuje? To. Rozładowanie kondensatora. A, rara, nie ma zasięgu. Zrobimy tak. Może uda się odbugować panią Katie. Katie sobie tak poradziła tutaj w ostatniej turze, mordując tego robota, że aż jej się coś zbugowało. W ogóle to teoretycznie można by to zhakować, ale nawet nie będę próbował, bo wiem, że i tak to się nie uda.
Chociaż tak dla testu, wiecie co? Słuchaj, przejdź tu. Tak dla testu. Ja i tak bym tego nie robił. Ale może udałoby się to przejąć, to byśmy zobaczyli, jakie to ma skille. Tak dla testu, bo to się na bank nie uda. Nie ma szans po prostu. Ale w ogóle odkryłem ciekawostkę. Podobno, jak się daje technikom to urządzenie do grzebania w mózgach, co trzeba było użyć podczas jednej misji głównej, wcześniej, podczas gry, to zwiększa ich umiejętności hakowania. Kontrolowanie wroga, dawaj. No, standardowo. Ale może się jeszcze gniewkiem uda. Gniewka działało, kapowikus? Ale przecież nie może działać. Trzeba by mieć admina, ale Nefek chyba nie ma. Ja nie wiem, czy Nefka bot ma takie funkcje. Bo Nefek ma chyba Night bota. Sektopod, no, sektopod. Siema Arek. Ej, Kwanciu, chcesz obsadzić mój projekt? Jasne, czemu nie? Mówiłem, to jest niewykonalne. Nie ma jak, linka się nie da wkleić. Możesz spróbować czegoś takiego, wykrzyknik, post, spacja i wtedy link. Dobra, to był test, tak jak mówiłem tylko. W sumie ciekawe, czy by się dało to przyjąć, jakby oni mieli tego school... To się nazywało w angielskiej wersji Schooljack. A nie, w polskiej nie pamiętam. Urządzenie do grzebania w mózgu, coś takiego. No dobra. Co, walimy granatami, zdzieramy tutaj pancerz. Przy okazji może uda się zabić tego Lanciera tam. Spróbujmy najpierw tego skilla od gniewki, tylko gniewko sobie musi tutaj podejść gdzieś bliżej. Nie mów mi, że nie będziesz miał stąd zasięgu. Nawet mi tego nie mów. Okej, rozładowanie kondensatora. Chyba... Ach, błagam no! Co to jest? Przecież to jest dron! On ma silnik na Syberyt, on może latać gdziekolwiek. Dlaczego to ma zasięg ograniczony? Jakim prawem? To jest bullshit. A wiecie co? Rakiety... Teraz nie wiem, czy rakieta zdejmuje pancerz. No, nie wiem. To może być ta rakieta z głowicą High Explosive. To nauka z... Armored Warfare. Które nie przebijają pancerza, pociski. Zaś granat plazmowy. Chociaż to jest granat plazmowy, nie? Plazmowy. Ale zwykły chyba też niszczy pancerz, więc to jest nielogiczne. Dobra. Walmy tymi granatami. Może uda się zabić tego Lanciera. No, nie da się jednak. Oberwał serpent. To musi być Link Permission na misję. Link Permission? To nikt nie na tę misję. Prześlij mi to na tego, na prywatną wiadomość, na Whisper. To wrzucę. Ręcznie. No bo nie ma Nefka, nie ma nikogo, kto ma moc. Ej, i zaś mi zresetował czat. Pozdro. Dobra, Diesel. A ty pewnie jeszcze nie będziesz miał zasięgu, żeby ten granat wystrzelić jakoś sensownie. Nie mogę z tymi ludźmi, po prostu. Nie mogę z wami. Ty już zrobiłeś coś? Aha, ty tam podbiegłeś. W imię zwiadu.
Tak podbiec, zarżnąć. Nie, podbiegniemy tam, to pewnie aktywuje milion jakichś jednostek szalonych. Nie wiem, czy uda się rozwalić to. Na przykład chciałbym to zabić. Tą jednostkę, chciałbym ją zabić, chciałbym, żeby umarła. Ile ty zadajesz? Ty zadajesz mało. Gniewko, a gniewko nie widzi, no. Gniewko ma bonus, że zadaje 2 punkty obrażeń, nawet jak nie trafi. A ona niestety jeden tylko. Rozładowanie. A idź. Idź pan w wuj. No to trzeba zabić, bo tu podejdzie, ogłuszy nas, zgwałci nas, albo coś jeszcze brzydkiego zrobi. Co tu teraz zrobić? Że ten granat nie ma zasięgu, no lol. Co się mogło zdarzyć? A rozwalę ścianę przynajmniej. Czy mogę zadać mu obrażenia i rozwalić ścianę? Mogę. Dawaj. Gdzie on celował tym granatnikiem? Jest dobra ściana. Siema Laminos. Okej. Okay. Zaraz wrzucę ten link. A, jak mi się uda, to... zobaczyć lagi na laptopu. Stream z rana jak śmietana, no. Chyba będę porannym streamerem. Co tam jeszcze? Trochę zima. 6 widzów, a nie ma nefków. No, 6 widzów na... Co to za nazwy misji? Nie miałem pomysłu, ale poprzednia nazwa była uzasadniona. A! Tak, Serpent... Nawet pro ten projekt. Znaczy, widzę, że w formie jest takiej już bardzo rozwiniętej. Dobra, a to będzie jako część Serpent Site'u? No bo trochę lipa, Serpent Site wygląda tak profesjonalnie na maksa. Katie, czy ty byś trafiła, no? Chociaż to można zabić. To trzeba zabić nawet. Bo to nas zmasakruje. Niestety nie zobaczycie, jak to działa. Chociaż chciałbym to zabić innymi jednostkami niż moi inżynierowie, którzy mają dobre skille na tryb warty. Chciałbym to wiedźminami zabić, tylko wiedźmin... Brak mi wiedźminów. A korci mnie, zrobimy może taki eksperyment. Labert, ty masz coś takiego? Za zabicie każdego wroga w walce wręcz w trybie żniwiarza otrzymasz darmową akcję. To by było niezłe. Zrobimy tak. Mógłbym włączyć żniwiarza, zabić to, podbiec do tego, nawet bym mógł to zabić. Znaczy nie, nie mógłbym to zabić. Mógłbym to zabić po tym, jak zaczną jeszcze strzelać nasi technicy. Ale wyeliminowałbym to na bank. A może uda się zabić jednym strzałem technika? To? Chociaż kurde. Czy jest sens tak głupio ryzykować? No on tu będzie musiał podejść tak czy inaczej, więc i tak oberwie od kogoś. To może zrobimy tak, Lambert, masz 80% szans, żeby trafić w tego sektopoda, a jakbyś tam podbiegł z mieczem? To też bez sensu, nie, dobra. Strzelaj do tego. Strzelaj. Okej. I teraz, żeby to zabić jednym strzałem. 80%. Ty, a rakieta ile to daje obrażeń? Nie, od 4 do 7. Spida straszna. Taki ryzyk fizyk. Trzeba wymienić te rakiety naręczne na coś, bo one się zrobiły przestarzałe już. 83%. Zabij. Pięknie.
A, niestety nie zobaczycie, jak Sektopod atakuje, ale na bank jeszcze będzie okazja. Dobra. A nie, nie, myślałem, że ty masz jakąś dodatkową akcję. No dobra, Gniewko w takim razie osłania wszystkich. Chyba że mógłby wziąć rakietę, pierdyknąć w to, zabić i po prostu uszkodzić jeszcze tego tarczownika i zobaczymy, czy da się mu zerwać rakietą pancerz. Ej, strzelaj, Gniewko. No i pięknie. Coś tam się zerwało. No, jeden punkt obrażeń. Dobra, teraz ich wyrżniemy w każdym razie. Będziemy mieli farta, to nie trafią sobie. Pięknie. No, cheaty. Ciągle się zastanawiam, czy to jest robot, czy człowiek w pancerzu. Ma taką małą główkę, strasznie. Okej, tu by trzeba podbiec i to zarżnąć. Jak to zrobić? Serpę to na pracę licencjacką robi. Najpierw robię silnik, nie tylko nieporanny streamer. Serpent robi, Serpent Engine. Albo Cry Serpent. Ty coś widzisz? Coś tam widzisz. A to możemy w sumie ostrzeliwać się tutaj z naszych umocnionych dobrze pozycji. Możemy przeładować. Nie ma potrzeby się śpieszyć. To nie jest misja na czas, na szczęście. Słona energetyczna. Ale zrobimy najpierw tak. Ty teraz nie możesz już podejść. Mamy ten grad pocisków. Cały. A moglibyśmy zrobić tak. Jak użyję gradu pocisków przeciwko niemu, to on zostanie oznaczony, będzie bonus do celności. No to siejesz. Jednak ten grad pocisków to jest taka czterska opcja, że no 100% trafienia. Ej. A przecież to mi pokazywało, że tak go prawie dojedziesz. Czy co, czy nie? A teraz by można użyć niezłych cheatów od naszych tutaj wojowników. Proszę, 100%. Tylko to by trzeba zrobić tak. Żniwiarz. To by sobie musiał uruchomić. Zabijesz tego. I ty będziesz nietykalny, jak pozabijasz tych ludzi, Lambert. Masz skilla odpowiedniego. Mam nadzieję, że zbierzesz też ten syf, który tu leży. I uda ci upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Okej, pięknie. Co tu jest? Archiwum danych, rdzeń Zelerium. To będzie na poligon do projektów. Okej, i doskonała kolba do zadawania obrażeń. High level, no. Aha, pro, jeszcze jakaś wieżyczka się aktywowała. Ale właśnie, to żaden problem, bo Lambert jest nietykalny podczas kolejnej tury. Tylko jakimiś granatami by go można uszkodzić. Wieżyczka dostała osłonę, ciekawe. A jak tego gościa zabijemy, to chyba on straci tę osłonę. A ty jesteś ukryty w ogóle. To ciekawe, ja nie muszę tam podbiegać. 85, obrażenia 6-8, a strzelanie 76, obrażenia 10-12. Będziemy strzelać, ale ja bym jeszcze bardzo chętnie założył. A, tylko teraz zużyłeś amunicję całą. A Diesel widzi? Diesel musiałby tutaj podejść. Jakby Diesel przywalił, to by dał ci jeszcze bonus. Dałby ci jeszcze bonus do celności. Okej. Okay. Otwierasz ogień. I żeś nie trafił, co? No dobra. No dobra, powiedzmy, że tym razem ci to wybaczę.
Bo teraz Lambert strzela 91%. Moi ludzie po prostu, moi ludzie. Tymi ręcami ich trenowałem. High level hard, o nie, roboty kroczące ze Star Wars. No, a to jest te. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki piękny dzień i uda mi się przyjąć nad nim kontrolę. Zhakować go. No co, trzeba coś z tą wieżyczką zrobić, nie? Czy jest na sali technik? No bo wyłączyć wieżyczkę to nie jest takie trudne, nie? Aj, strasznie kwaśne te zielone kawałeczki w tym cieście. Tak, wyłączenie. Kontrolowanie i tak się nie uda. Dobra, kurczę. Okej. Kwantowe lampki zagłady ogórków. No to teraz by ją trzeba po prostu rozwalić. Tak profilaktycznie. Oczywiście nie widzisz. No dobra. Warto. Wróbel. Potrzebuję, żebyście mieli wizję na te wieżyczki. Tą wieżyczkę. Jedną. Czy tam się wali, pali. Wiedźmin, zabij tą wieżyczkę. Tylko najpierw niech strzela ktoś, kto ma CKM. No ustawiajcie tu, bo co za różnica, i tak tu nie ma wrogów w pobliżu już. Wszystko wyrżnie. To jak możesz nie widzieć tej wieżyczki stąd? Pozdro. Łatwa ta misja. Zresztą te roboty wcale nie są takie trudne. Będzie problem, jak się zaczną kuleczki pojawiać, te nerfkowe. One się potem mogą pojawiać jako standardowi przeciwnicy. Z jakiegoś powodu berserkerów jeszcze nie dostaję na misjach, nie wiem czemu. Chociaż może w sumie to i dobrze, bo to chyba jest bardzo też cheaterska postać. Inżynier. Musisz przeładować. Przeładuj. Czyli to rabarbar. Pewnie tak. Pewnie taki dzień na skakowanie go nie nadejdzie. Myślę, że nadejdzie. No mamy te skille u naszych tutaj techników. Chociaż w ogóle ostatnio sobie przypomniałem, że jest możliwość zmiany skilli. Ja myślę, że ten skill jednak z wyłączaniem jest trochę bez sensu. Tam jest taki o wiele bardziej przydatniejszy skill zamiast niego, który można wybrać. I on sprawia, że można na przykład obudzić naszych ogłuszonych ludzi. Ciekawe, gdzie będzie strefa ewakuacji. W tym jak podłożymy to X4. No bo trochę nie ma sensu wszystkich tam ładować do środka. Ej, coś... Ej, drugi robot jest gdzieś. Wybitnie było to słychać, jest gdzieś drugi robot. Ktoś nikt nie został z tyłu? Raz, dwa... Coś leży chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Na wszelki wypadek saving. Ile tam jeszcze streamujemy? Prawie godzinkę, dobra. Widzisz? Zapewne już się śmieje. A może ten dzień nadszedł. Tak, ty musisz przeładować. A może sobie poczekamy na niego. Bo i tak muszą przeładować tutaj moi ludzie. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie z jakimiś rakietami obszarowymi. Wsz
Wszyscy przeładujcie. Ktoś się coś pali jeszcze pod stopami. Gdzie resztki tego robota poprzedniego? Ja. Inżynier, ty jesteś przeładowany do końca, to chodź tu. Okej. Wiecie co? Bo tu jest jakieś zagrożenie pożarem i zawałem, więc ja może poczekam, aż tutaj wszystko, co się ma zawalić, się pozawala. Jeszcze jedna seria czekania. Okej. Zaś się coś wali. Ale wiemy, gdzie ten robot jest. On jest gdzieś... On jest albo tu, albo tu. Chociaż... Tu jest dziura. Te roboty wybitnie mają głupie AI. To chyba nie Serpent je robił. Bo chodzą i demolują bazę po prostu. Myślę, że w sumie dobrze, że tu przybyliśmy, bo one by tak... W sumie to nawet nie wiem, czy... Powinniśmy byli tu przyjść. Jak one by tak chodziły, to w końcu by rozwaliły wszystkie mury i to by się zawaliło, więc... To są drzwi. Jop. Tu jest dziura. Myślę, że podbiję Lambertem tutaj i Lambert przez dziurę spojrzy wewnątrz istoty wszechświata. Coś tam jest. Okej, jest robot. Robot Demolka. Chyba nie obejrzę do końca, 12 jest coming. No... Powoli, w sumie nie mam tu... Oho, no tutaj mówiłem. Że on sam rozwali. Ej, ten dach powinien na niego spaść i go rozbić. 11:25. Kurczę, zaraz na mnie też się pojawi presja. Że... Jedźmy już. Muszę sobie z tym szybko poradzić. Jak sobie z tym szybko poradzić? Dobra, szybki saveik. I testujemy znowu, czy uda się zhakować. Chyba tylko jeden tutaj inżynier ma możliwość przechwytywania. Bo Katie to chyba zużyła na tą wieżyczkę i będzie trzeba czekać, aż się zregeneruje. No, chciałem to przejąć. No wybitnie nie chcą, wybitnie dobry firewall. Za dużo budżetu przeznaczyli na firewalla, a za mało na prawdziwe AI. Tak, bonusy, stronusy. Kronusy. A ty możesz jeszcze spróbować jednak? Siema Fertka 08, nie powinno być Fertka? Fertka. Co tam? Ksosik dostał kondolencje od sojuszu COP, że straciłem flotkę. No widzisz. Odpisz mi jakiś, jak wujek cięta riposta. Tak. Standardowo. No, na 18 też rozwiązanie. 18 będzie już chłodniej, ale nie, bo ty pisałeś, że u ciebie i tak jest zimno. Jak mówiłem, bez tego Skulljacka to jest chyba bez sensu mieć hakera w zespole. Dobra. Będę to musiał usuwać po prostu te testy. Będę musiał wycinać chyba te fragmenty. No, przez... Jak się zrobiła ciemność, na chwilę myślałem, że wywaliło X-koma. Sam znamieniem, bo nie zrobię FSA, ale kij wczy nie odbuduje. No dobra. No dobra, robimy to profesjonalnie w takim razie. Podchodzimy i mordujemy. Używamy granatów, laserów, bajerów. Ulter. Ulter tu. I w ogóle Ulter masz ten blaster plazmowy, nie? Można by tak fajnie przyfandzolić i zrobić krzywdę również temu tarczownikowi. To by było miłe. Tylko najpierw
Najpierw zedrzemy trochę pancerza. I tak w ogóle mam wrażenie, że jak my tu zaczniemy zrywać ten pancerz, to my rozwalimy tego tarczownika po prostu samymi granatami. Ale sprawdźmy to. Przede wszystkim rozproszenie. Rozproszyć się trzeba. Wystrzel granat plazmowy, zamawiam. Z podwójnym sosem. Idziesz. Siema GTA 123XD, fajny nick. Może ci sojuszniki sami zaplanowali z innym sojuszem. Właśnie może zostałeś zdradzony, jak na tym czerwonym weselu w grze o tron. Sojusz Kop przysyła pozdrowienia. Ciekawe, czy od tej strony... tych moich techników, jednego tam tu. Będą strzelali przez okno, natomiast ty zostaniesz tu. A czekaj, ty masz ten strzał strefowy, nie masz, Lipan. Dobra, no trudno. O! Czy widział coś pięknego? Możemy zadać obrażenia wszystkim. To jest piękne. This is beautiful. Cudowne. Teraz będę... Aha, tylko chyba zużyłem tego żniwiarza. Mógłbym teraz zarżnąć... Zużyliśmy tego żniwiarza, co? A, jednej tury brakło. Mógłbym zarżnąć tego żołnierza, a potem jeszcze podlecieć z mieczem tutaj. Musimy dodać taką szablę. Serpent, ty jesteś dobry moder. Dodaj taką szablę tutaj, taką polską szablę. Żebyśmy się mogli czuć jak naprawdę jak w domu. 99. Granaty zużyte, dobra. No to tak. Moi tutaj technicy. Ale w sumie. Myślę, że rozwalimy to normalnymi strzałami teraz. 99% szansy na trafienie. Nawet nie będę używał tego blastera. Dwa? A, bo ty masz bonus, że zadajesz obrażenia. Ale jak mogłeś spudłować? No i teraz muszę strzelać. Muszę użyć moich techników, żeby strzelali jednak. Mam nadzieję, że trafią. Mogłem jednak walić z tego blastera. 91%. Okej. Ostatnio u Dragona były takie straszne dramaty, że ludzie mieli po 90% szansy na trafienie i nie trafiali mimo to. Dobra, sam gniewko został. Mógłbym wysłać ten impuls, ale to się nie opyda. Podbij tam gniewko. Mam nadzieję, że będziesz miał dobre szanse na trafienie. 75%. Gniewko. Na gniewkę zawsze można liczyć. Zresztą gniewko nawet jakby nie trafił, to by go zabił, bo on ma tą kolbę, która zadaje gwarantowane 2 punkty obrażeń. A to pedały. No, siema GTA. To ja jednak idę na 12. No, spoko, leć, to jest tak sama końcówka. Ej, jak te posiłki mają tu wylądować, jak to jest pod dachem? Po prostu... Znaczy ja rozumiem, że ten dach jest trochę porozwalany, ale mimo to... To jest częściowo pod dachem, jak oni chcą przeskoczyć tam? Pewnie jakiś mega crash się zrobi. Siema Opech. Opech. Or hello Opech, if you are a foreigner. To w sumie tak brzmi jak... Zaś Bugi. Co się tu dzieje z tym XCOM-em ostatnio? Osłony... przy zniszczonym murku, no. W sumie płocie holograficznym. Kołku w płocie. Dobra. Robimy tak. Wiedźmin. A Lambert, liczymy, że tam już nie ma nikogo. A, chociaż tam ktoś może być jeszcze. Ryzyk fizyk. Strzelanie w biegu uruchamiamy. Jak coś, to będziesz się bronił, strzelał, gryzł i tak dalej. Podbijasz tam. Ale liczymy na to, że tam nie ma żadnych wrogów już.
Dobra. Podkładasz bombu. Okej. Tylko teraz gdzie się mamy wycofać? Tylko byś mi pokazał, gdzie jest extraction point, Bradford. Aha! Jak sobie mogę go wezwać gdziekolwiek, jak rozumiem, tak? Na wszelki wypadek... Kiedyś już tak było, na wszelki wypadek... Sprawdźmy, czy się nie mylę... Tak, mogę go wezwać gdziekolwiek, dobra! To musimy tylko przetrzymać tutaj szturm wroga. Wbijaj na typ warty. Ulter tutaj. Co tam? Ja mieszkam obok kościoła. Kwantowy lamka. Ty serpencie. Ty langusto. Zdążę jak za 5 widzę. Leź, spoko. Ktoś mi się dobija. Na chwilkę wyłączę mikrofon. Dobra, już jestem. My już mnie też popędzają. Dobra. Szybko. Trybik warty. Ty również. Ty tak samo. Wróbel. Się ustaw jakoś po chrześcijańsku. Chociaż oni tutaj w sumie wylądują. Nie wiadomo jak się ustawić z drugiej strony. Siądź sobie tutaj koło reszty. Będzie ci miło i przyjaźnie. Czy może być przyjaźnie? Czy to jest w ogóle dobre użycie tego słowa? Tak, się przysmaży. Tak bym chciał, żeby on się wtopił w ten sufit. No przeskakują przez sufit! Ten przeskoczył chyba przez sufit. Cheater, albo i nie. Chociaż nie. Ale to i tak jest niebezpieczne. Co by było, jakby na przykład, nie wiem, potknął się, zawadził nogą o ten sufit, spadł głową na ziemię i... No i co? Złamałby sobie kark. Okej. Nie kompromitujcie się, nasi. Nikt nie ma szansy przeżyć. Tak, 4. Ale tak, i tak nieźle. Jak... No... Jak używaliśmy broni podstawowej i było drażnięcie, to był tylko jeden punkt obrażeń, a teraz 4. Okej. Van Hoyten tutaj... Ratuje honor, mam nadzieję, że w końcu awansuje. To on miał tu awansować teraz. Jak tam wam sobota minęła? A nieźle, znaczy nieźle. Ja cały dzień spędziłem, całą sobotę spędziłem na uczelni, ale przynajmniej zdałem egzamin ustny. Więc czuję dobrze, człowiek. Dobra. Teraz nie wiem, czy to tutaj... Czy już mogę się wycofać? Mam nadzieję, że już mogę się wycofać. A u Marska był rodzinny piknik strażaka. Nice. GTA ma takiego kaca, że ledwo żyje. No widzisz. Nikt nie jest poza konsekwencjami. Napij się wody mineralnej Vitutas. Ona zmniejsza kaca, podobno. Tak ją reklamują. No, tak, no, to miałem na myśli. Nie miałem na myśli, że u ciebie w domu był ten piknik strażaka. Nie warto, co ty robisz, ewakuacja. Prawie 1 litr na łeb, ej, wypiusy. Litr na łeb? Co mi się to wydaje nieprawdopodobne. Albo mieszkasz blisko wschodniej granicy i masz jakieś genetyczne predyspozycje. Piknik zawsze na propsie, mówi serpent. Piknik na skraju drogi. No i tyle. No i to jest dobra, przyjemna misja.
Na niedzielny poranek. Ja wiem, że ty kodzisz. O. Uwielbiam zapach napalmu o poranku. Jeszcze powinno być takie urządzenie, w ogóle nie wiem po co ktokolwiek wymyśla technologię 3D, to jest takie daremne. Powinno być takie urządzenie, które emituje zapachy w zależności od tego, co się dzieje na ekranie. Na przykład teraz coś wybucha, to powinien lecieć taki, powinno mi psikać takim, takie dezodoranty, nie? Elektroniczne, podłączone pod kompa na USB. Powinny mi psikać takim zapachem spalenizny w twarz. Albo napalmu jakiegoś takiego, nie? Palonej trawy na przykład. Nie wiem, pojawiają się jacyś kosmici, to powinno śmierdzieć jakimiś glutami. Kogoś zaciukali mieczem. No to takie zapachy jak w rzeźni, nie? To jest prawdziwa technologia. Jakbym miał hajs, to bym chyba rozwinął taką technologię. Produkowalibyśmy takie urządzenia. Pusz zapamiętać, aby nie mieszać. To się źle kończy. Mieszanie się zawsze źle kończy. Gaz pieprzowy. No to tyle. Placówka obcych sabotowana. Muszę pamiętać, żeby te miny sobie następnym razem załadować. Te miny to jest chyba nawet lepszy deal od granatu. Chociaż granat, no, nie potrzebuje ruchu. Nie potrzebuje, żeby wróg się poruszył przy tej minie, nie? No, ale z drugiej strony... A, nikt nie awansował. Ktoś tu... Przecież Ulter powinien awansować. Zabił... Aha, to jest chyba w sumie zabitych. Powinno pokazywać, ile zabili podczas tej misji. No i dziwne, że Van Hoyten jeszcze nie awansował. Tak, muszę ogarnąć dodatkowy pancerz wiedźmiński dla Ultera. Lepszą broń, bo ta rakieta ogniwki się zrobiła, trochę przestarzała. No i miny. To muszę pamiętać, żeby wykonać podczas biurokracji następnym razem. Dobra. Ja tymczasem się żegnam już, bo tu mnie też popędzają batem. Tak żebym zapamiętał. A zapisało się? Tak. Okej. Okej. Płynne przejście. Które muszę teraz zrobić ręcznie, bo już nie mam skrótu na tym nowym OBS-ie. No więc dzięki panowie. Dzięki GTA, Marsku, Serpent, Powikos, Fertka, Laminos, Opech. Chyba nikogo nie pominąłem. No, siema. O, ty masz jakieś swoje własne ikonki. Tam zerknę. Ej, ty tu też streamujesz. Tu widzę, że poważnie masz ilości widzów. Zaraz to jeszcze sobie zerknę tam do ciebie. Dobra, tymczasem dzięki wszystkim i na razie. Do następnego razu.